Wysoki Senacie, Magnificencje, Szanowni Zebrani. Inaugurując pierwszy rok akademicki w Uniwersytecie Szczecińskim, witam serdecznie w imieniu Senatu i społeczności akademickiej gości przybyłych na naszą uroczystość. Pierwszego sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, prezesa Rady Ministrów, generała Armii Towarzysza Wojciecha Jaruzelskiego. Członka Biura Politycznego, sekretarza Komitetu Centralnego PZPR, towarzysza Kazimierza Barcikowskiego. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, towarzysza profesora Benona Miśkiewicza. Ministrów nadzorujących resortowe szkoły wyższe. Władze polityczne i administracyjne województw szczecińskiego, gorzowskiego i koszalińskiego. Rektorów i przedstawicieli polskich uniwersytetów oraz szkół wyższych miasta Szczecina. Witam wszystkich gości, którzy byli uprzejmi przyjąć nasze zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. Szanowni Państwo, inaugurując pierwszy rok akademicki w Uniwersytecie Szczecińskim, dokonujemy aktu o wielkiej doniosłości dla społeczności Szczecina, regionu zachodniopomorskiego i dla Polski. Znaczenie tego aktu symbolizuje pomnik trzech orłów, trzech pokoleń Polaków. Pierwsze w walce i znoju wojennych lat przywróciło Szczecin Polsce. Drugie wzniosło go z ruin, nadało mu dzisiejszy nowoczesny kształt, uczyniło obok Gdańska i Gdyni ważnym ośrodkiem gospodarki morskiej łączącym nasz kraj ze światem. Trzecie, dorasta i przysposabia się do wprowadzenia Szczecina wraz z ojczyzną w wiek XXI. W miarę wznoszenia materialnej bazy swego bytu wśród społeczności miasta powstawała i rosła naturalna potrzeba tworzenia duchowej, kulturalnej i humanistycznej nadbudowy. Wynikała ona z prawidłowości odkrytej przez Marksa, głoszącej, że po zaspokojeniu elementarnych potrzeb materialnych u człowieka powstają aspiracje rzędu wyższego. Była i jest rezultatem dążeń dziadów i ojców do zapewnienia dzieciom i wnukom wyższej jakości życia, która nie sprowadza się przecież wyłącznie do rosnącej konsumpcji dóbr materialnych. Idzie wreszcie w parze z ogólnoświatowymi trendami cywilizacyjno-kulturowymi. Owe potrzeby wyższego rzędu od pierwszych dni po wyzwoleniu konkretyzowały się między innymi w postaci pragnień zniesienia tu uniwersytetu. Jeśli w pierwszych latach powojennych ideę tę głosiła nieliczna garstka intelektualistów, to z biegiem czasu, w miarę materialnych dokonań, ogarniała ona coraz szersze kręgi społeczne, zyskując wreszcie u progu 40-lecia Polski Ludowej żywą aprobatę i aktywne poparcie całej społeczności miasta i regionu. Nie jest też bez znaczenia fakt, że Szczecin zajmujący na mapie ekonomicznej kraju znaczące miejsce w powołaniu do życia uniwersytetu upatrywał swego rodzaju nobilitację, wynoszącą go do rzędu przodujących w Polsce ośrodków gospodarki, kultury i nauki. Dokonując dzisiejszego aktu inauguracji, tworzymy nowe warunki zaspokajania tych pragnień i aspiracji. Założenie Uniwersytetu w Szczecinie ma też doniosłe znaczenie dla całego zachodniopomorskiego regionu. Jeżeli przyjąć, że względnie dogodny dostęp do uniwersytetu ma ludność zamieszkała w promieniu 100 kilometrów od jego siedziby, to poza zasięgiem oddziaływania 9 dotychczasowych uczelni uniwersyteckich
znajdowały się trzy duże regiony Polski: północno-zachodni, północno-wschodni i południowo-wschodni. Jest tedy rzeczą naturalną, że każdy z nich ubiegał się o zapełnienie tej luki. Rząd i Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej przyznały pierwszeństwo Szczecinowi. Jesteśmy przeświadczeni, że decyzja ta podjęta w 40-lecie Polski Ludowej była z każdego punktu widzenia trafna. Region zachodniopomorski w porównaniu z pozostałymi dwoma cechuje się najwyższym stopniem urbanizacji. Ma największą liczbę miast, najwyższy odsetek ludności miejskiej. Jest regionem wysoko uprzemysłowionym. Jest obszarem o najwyższej koncentracji uspołecznionego rolnictwa, wyposażonego w nowoczesne środki produkcji, osiągającego ponadprzeciętną wydajność. Jest wreszcie regionem ludzi młodych, o jednej z najniższych przeciętnych w Polsce. Legitymuje się wyższym wskaźnikiem przyrostu naturalnego. Jest zatem społeczeństwo za północno-zachodniej części kraju zbiorowością prężną i dynamiczną. Należy dalej przypomnieć, że w ciągu 40-lecia Szczecin stawał się sukcesywnie liczącym się w kraju ośrodkiem kultury i nauki, posiadającym w przededniu otwarcia uniwersytetu 5 wyższych uczelni i sieć pozauczelnianych placówek naukowych. Podkreślamy z całą mocą, że bez ich dorobku w dziedzinie nauki, dydaktyki, rozwoju kadr i bazy materialnej, bez stworzenia przez nie tradycji akademickich, bez ich życzliwej pomocy i czynnego współdziałania, powstanie Uniwersytetu Szczecińskiego nie byłoby możliwe. Uniwersytety nie powstają bowiem na intelektualnym i kulturalnym ugorze. Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, uchwalając ustawę o powołaniu uniwersytetu, wziął z pewnością pod uwagę wszystkie wymienione wyżej uwarunkowania. Przyjęliśmy tę decyzję sejmową z wdzięcznością, dumą i satysfakcją. Wyrażamy przekonanie, że uczucia te podzielają mieszkańcy Pomorza Zachodniego i kraju. Otwarcie Uniwersytetu Szczecińskiego jest też wydarzeniem o charakterze ponadregionalnym. Ma ono nie mniejsze znaczenie dla państwa i narodu, przynajmniej z trzech punktów widzenia. Po pierwsze, inaugurowana dzisiaj uczelnia jest najbardziej na zachód wysuniętym polskim uniwersytetem. Odległości dzielące go od uniwersytetów Niemieckiej Republiki Demokratycznej są mniejsze niż dystans przestrzenny dzielący nas od najbliżej położonych uniwersytetów polskich. Ten fakt stwarza lepsze możliwości kontynuowania i znacznego poszerzania prowadzonej od szeregu lat współpracy, nadaje jej nowego, bardziej planowego i systematycznego charakteru. Jak wiadomo, oba nasze kraje i narody od dziesięcioleci łączy bezprecedensowa historycznie i stale pogłębiająca się wzajemna pomoc, współpraca we wszystkich dziedzinach życia społecznego, w tym także w zakresie kultury i nauki. Nie można jednak przeoczyć faktu, że granica na Odrze i Nysie jest zarazem linią demarkacyjną dzielącą Słowiańszczyznę od niemieckiego obszaru kulturowego i językowego. Dzięki jednorodności ideologii, zbieżności systemów politycznych, wspólnocie celów, przez tę umowną linię dokonuje się wzajemne przenikanie kultur, idei, poglądów, wiedzy naukowej, co prowadzi do lepszej wzajemnej znajomości i obustronnego zrozumienia pomiędzy narodami Polski i Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Po drugie, wziąć należy pod uwagę, że z Uniwersytetu Szczecińskiego jest także najbliżej do ośrodków naukowych położonych w Republice Federalnej Niemiec i krajach skandynawskich. Zakładamy, że w miarę krzepnięcia naszej uczelni dojdzie do rozszerzenia i umocnienia wzajemnych kontaktów z tamtejszymi instytucjami naukowo-badawczymi. Wiadomo, że stosunek różnych kręgów społeczeństw tych krajów do socjalistycznej Polski, a dotyczy to także naukowców, jest zróżnicowany, a czasami biegunowo spolaryzowany. Nie wdając się w szczegółowe rozważania nad przyszłą treścią wzajemnych kontaktów, czujemy się jednak zobowiązani zadeklarować z całą mocą, że na ów grunt międzynarodowy przeniesiemy sformułowaną przez towarzysza generała Wojciecha Jaruzelskiego zasadę porozumienia i walki. Przy pomocy sił i środków będących w naszej dyspozycji będziemy dążyć do przysparzania Polsce przyjaciół i sojuszników, a zarazem do przeciwstawiania się nieprzyjaznych naszemu krajowi poglądom, ideom i działaniom,
zwłaszcza tym o charakterze rewizjonistycznym czy wręcz odwetowym. Wierzymy, że w ten sposób na właściwych nam gruncie kontaktów naukowych wniesiemy swoją cząstkę do wysiłków państwa i narodu zmierzających do umocnienia dobrego imienia i pozycji Polski w świecie. Po trzecie, wreszcie powołanie Uniwersytetu w Szczecinie ma dla Polski jeszcze jedno odmienne od poprzednich znaczenie. Oto w okresie wielostronnego kryzysu, który nie został przecież do końca przezwyciężony, poszerzające się grono gorących zwolenników utworzenia tej uczelni, rekrutujące się z bardzo różnych odłamów społeczeństwa w mieście, regionie i kraju, udowodniło, że nawet w niesprzyjających warunkach można przełamać tak zwany zaklęty krąg niemożności i osiągnąć założone cele. Przekonaliśmy się, że jeśli ciągle jeszcze tu i ówdzie występuje marazm i apatia, usprawiedliwianie bezczynności tak zwanymi obiektywnymi trudnościami, to w istocie rzeczy główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest, mówiąc słowami Wyspańskiego, to, że oni nie chcą chcieć. Udowodniliśmy też, że wokół szczytnej idei służącej potrzebom ogółu można zgromadzić ludzi o różnych poglądach i w ten sposób, choćby w skromnym wymiarze, urzeczywistnić porozumienie narodowe. Wielce szanowni i drodzy Państwo, uruchamiamy Uniwersytet w Szczecinie w szczególnym roku, roku wielu doniosłych dat historycznych. 40 lat temu koalicja antyhitlerowska, w ramach której Polska odegrała znaczącą rolę, zdruzgotała złowrogie, ludobójcze siły światowego faszyzmu. Umęczona, wykrwawiona, zrujnowana Polska weszła na drogę odbudowy i przebudowy swego niepodległego bytu państwowego. Rok 85 jest też 40. rocznicą konferencji w Jałcie i Poczdamie. Te doniosłe wydarzenie historyczne zapoczątkowały najdłuższy jak dotąd okres pokoju w Europie. Dzięki tym wydarzeniom przed 40 laty Polska wróciła na swe prastare ziemie zachodnie i północne, w tym także do Szczecina. Na rok bieżący przypada również 40. rocznica zawarcia obowiązującego do dziś Układu Polsko-Radzieckiego o przyjaźni, wzajemnej pomocy i współpracy gospodarczej. Układ ten ma wielorakie znaczenie. Jednym z najważniejszych aspektów jest trwałe zagwarantowanie zachodnich granic naszego państwa. 35 lat temu między Polską a Niemiecką Republiką Demokratyczną został podpisany Układ Zgorzelecki, w którym oba państwa i narody uroczyście i zgodnie proklamowały granice na Odrze i Nysie Łużyckie jako nienaruszalną granicę pokoju i przyjaźni. 30 lat temu państwa wspólnoty socjalistycznej podpisały obronny układ warszawski, będący dotąd i w przyszłości głównym czynnikiem pokoju na naszym kontynencie. 15 lat temu zawarty został układ między Polską Rzeczpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec o podstawach normalizacji ich wzajemnych stosunków. 10 lat temu podpisano w Helsinkach akt końcowy Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy, którego główne znaczenie polega na potwierdzeniu powojennej, trwałej i sprawiedliwej pokojowej regulacji w Europie. Każde z wymienionych wydarzeń, rozpatrywane z oddzielna, stanowi niezwykłej wagi fakt historyczny. Dostrzegamy jednak, że wszystkie one układają się w pewien proces dziejowy, w pewną tendencję historyczną, prowadzącą w prostej linii od zwycięstwa nad faszyzmem do konferencji w Helsinkach, w tendencję, która zwycięża w twardej walce przeciwko tym wszystkim, którzy próbowali i dziś usiłują powstrzymać ją i cofnąć. Mimo wszystko jest to proces dominujący w Europie. Niech mi wolno będzie zauważyć, że ów drobny w kontekście wielkich wydarzeń fakt, jakim jest powołanie Uniwersytetu Szczecińskiego, mieści się w całości we wspomnianej tendencji. Bez poprzedzających go historycznych dokonań nie powstawałby nawet marzenie o szczecińskiej uczelni. Niech mi wolno będzie wyrazić również przeświadczenie, że uniwersytetowi, który właśnie inaugurujemy, będzie z kolei dana choćby niewielka możliwość wpływania na umacnianie i utrwalanie owej pokojowej, humanistycznej i postępowej tendencji. Szanowni Państwo, tworząc koncepcję Uniwersytetu, wyznaczyliśmy mu zakres zadań odpowiadający potrzebom kraju i oczekiwaniom społeczeństwa Pomorza Zachodniego.
a zarazem uwzględniający możliwości i dotychczasowy dorobek środowisk naukowych. Uznaliśmy w związku z tym, że jego działalność koncentrować się powinna na badaniach i kształceniu w dziedzinie nauk humanistycznych i przyrodniczych, a przez to podnoszenie poziomu cywilizacyjnego tego regionu oraz tworzeniu warunków wielostronnych jego związku z ogólnonarodową kulturą. Tworzeniu naukowych przesłanek skutecznego realizowania morskiej polityki państwa, w tym racjonalnego wykorzystania ożywionych i nieożywionych zasobów morza. Badaniu i upowszechnianiu informacji o krajach południa jako tej strefie, z którą łączą nas związki przez morze, a która w perspektywie odgrywać będzie coraz większą rolę, także z punktu widzenia interesów naszego państwa. Integrowaniu badań służących regionowi, jego związkom z krajem, zachodnimi sąsiadami oraz powiązaniem z krajami morza, basenu Morza Bałtyckiego. Temu programowi podporządkowujemy wszystkie działania bieżące i perspektywiczne. Jest naszą ambicją, aby ich realizacja sprzyjała rozwojowi nauki, ale także wspomagała wielostronnie praktykę, wspomagała społeczno-ekonomiczny rozwój regionu i kraju. Będziemy w tym kierunku współdziałać ze wszystkimi instytucjami nauki, kultury i gospodarki, a Społeczna Rada Uniwersytetu powinna być dobrym terenem integrowania tych wysiłków. Liczymy na pełne zaangażowanie w realizację tego programu wszystkich zespołów naukowych Uniwersytetu, wszystkich współdziałających z nami instytucji, stowarzyszeń naukowych, które odegrały tak doniosłą rolę w upowszechnianiu idei Uniwersytetu. Oczekujemy wszechstronnej aktywności zespołów studenckich, dla których nowa uczelnia jest nową szansą, szansą realizowania własnych aspiracji i godnego służenia ojczyźnie. Inaugurując pierwszy rok akademicki w Uniwersytecie Szczecińskim, wyrażamy naszą wdzięczność wszystkim tym, którzy współdziałali z nami w kreowaniu tej uczelni, którzy wysunięte przez partię hasło Uniwersytet w Szczecinie uznali za swój własny program działania, niezależnie od tego, czy byli uczonymi, działaczami politycznymi, robotnikami czy uczniami. Kierujemy ku nim wyrazy uznania i szacunku, licząc równocześnie, iż swoją wiedzą, doświadczeniem, talentami wspomagać nas będą w dalszym ciągu. Wyrazy wdzięczności i życzenia kierujemy do społeczności akademickich Uczelni Szczecina i wszystkich polskich uniwersytetów. Ich pomoc i zrozumienie towarzyszyły nam od początku starań o powołanie uniwersytetu. Liczymy na nią w dalszym ciągu. Nasze uznanie kierujemy także ku pracownikom uniwersytetu. Ich wielka aktywność i zaangażowanie umożliwiły przygotowanie warunków niezbędnych dla rozpoczęcia działalności struktur uniwersyteckich. Życzymy im, aby ten ich wysiłek owocował sukcesami w nowym roku akademickim. W dniu inauguracji szczególnie gorące życzenia kierujemy pod adresem młodzieży rozpoczynającej pierwszy rok studiów. Stajecie przed wielką życiową szansą. Uczelnia i wasi rodzice stwarzać wam będą warunki wykorzystania tej szansy, ale efekty zależeć będą od was, od waszego wysiłku, chęci i ofiarności. Życzymy wam, aby wasze aspiracje mogły się z powodzeniem realizować ku pożytkowi waszemu i społecznemu. Mamy nadzieję, iż społeczność akademicka przyjmie was z życzliwością, licząc na wasz w niej udział i aktywność. Pierwszy rok akademicki w Uniwersytecie Szczecińskim uważam za otwarty. Oby stało się to dla szczęścia i pomyślności wszystkich. Uprzejmie proszę towarzysza ministra profesora Benona Miśkiewicza o zabranie głosu. Jego Magnificencjo, Wysoki Senacie, wielce szanowny towarzyszu pierwszy sekretarzu, dostojni goście, szanowni zebrani, droga młodzieży akademicka. Kiedy przed 40 laty żołnierz polski u boku zwycięskiej armii radzieckiej trwale stanął na prapolskiej ziemi Pomorza Zachodniego,
rozpoczął się proces jej wielostronnego zagospodarowywania. Ważną jego płaszczyzną była budowa sieci szkolnictwa podstawowego, średniego i wyższego, tworzenie bibliotek, kształtowanie życia kulturalnego. Uwieńczeniem tego procesu, na który składa się przeogromny trud społeczeństwa tutaj osiadłego, jest dzień dzisiejszy, a mianowicie otwarcie Uniwersytetu Szczecińskiego. Fakt ten ogniskuje dorobek 40-letnich prac i dążeń do wszechstronnego rozwoju kultury, nauki i oświaty w tym regionie naszej socjalistycznej ojczyzny. 10. Uniwersytet powstający w Polsce Ludowej stanowi dobitne świadectwo dla obecnych i przyszłych pokoleń troski naszego państwa o wszechstronny rozwój intelektualny oraz awans społeczny i zawodowy młodzieży. Świadectwo to tym bardziej wymowne, że nowy polski uniwersytet powstał i będzie się rozwijał na ziemiach, które po wiekach panowania niemieckiego powróciły do macierzy. Jakże niepełna byłaby mapa naszego kraju, a w tym również jej szkolnictwa wyższego, gdyby polscy patrioci przy walnym poparciu Związku Radzieckiego nie doprowadzili do odzyskania historycznie sprawiedliwych granic państwowych. Dzisiaj na ziemiach zachodnich i północnych zlokalizowanych jest 29 uczelni wyższych, które ukończyło już 440 tysięcy absolwentów. Szkoły wyższe pracują we Wrocławiu, Gdańsku, Szczecinie, Koszalinie, Słupsku, Opolu, Olsztynie i Zielonej Górze. Mają one znaczący udział w rozwoju polskiej nauki, wypracowały nowe kierunki badań i specjalności naukowe, ważne dla rozwoju gospodarki i kultury narodowej. Pozytywny program rozwoju szkolnictwa wyższego na bliższą i dalszą przyszłość może być też budowany jedynie w oparciu o dotychczasowe doświadczenia i zrozumienie nadrzędnych racji rozwoju naszej socjalistycznej ojczyzny. Środowisko akademickie posiada niezbędne warunki, aby pełniej niż dotychczas i z większym zaangażowaniem oraz wzmożonym wysiłkiem włączyło się w nurt zachodzących w Polsce przemian. Potrzebą chwili jest jak najszybsze przezwyciężenie skutków kryzysu ekonomicznego i społecznego, ale równocześnie pilnym zadaniem stała się konieczność systematycznego niwelowania dystansu, który dzieli nasze państwo od krajów najwyżej rozwiniętych. Bez udziału pracowników nauki i bez aktywności ich warsztatów badawczych celu tego osiągnąć nie sposób. Drogą postępu naukowego cały świat buduje dziś swą teraźniejszość i przyszłość. Niech zatem świadomość szczególnego znaczenia naszych powinności wobec kraju towarzyszy całemu środowisku akademickiemu już u progu nowego roku akademickiego. Ostatnie lata charakteryzowały się w szkolnictwie wyższym różnymi zjawiskami negatywnymi. Mówiliśmy o tym często i otwarcie. Obniżenie dyscypliny jakości procesu dydaktycznego, regres w efektach prac badawczych i w rozwoju kadr naukowych, deprecjacja funkcji wychowawczej uczelni nakazały zrewidować istniejący stan prawny naszego szkolnictwa. Utrzymano jednak szeroki zakres samorządności środowiska akademickiego, który powinien dziś służyć zaktywizowaniu wszystkich obszarów naszej działalności. Mamy zapewnienie kierownictwa partii i rządu o dalszych wymiernych świadczeniach na rzecz poprawy warunków pracy uczelni wyższych. Jest to wszakże obwarowane rozwojem gospodarczym i oczekiwaniami na pełne włączenie się szkół wyższych w pomnażanie dochodu narodowego i stabilizację życia społeczno-politycznego w naszym państwie. Środowisko akademickie, którego ambicją powinno być służenie krajowi swoją wiedzą i umiejętnościami, będzie tym szybciej odzyskiwać swą rolę i znaczenie w społeczeństwie, im szybciej przezwycięży własne słabości i będzie konstruktywnie podążać za wyzwaniem współczesności.
Nasze socjalistyczne państwo tego pilnie oczekuje. Rozpoczynając dzisiaj pierwszy rok działalności Uniwersytetu Szczecińskiego, trwamy w głębokim przekonaniu, że będzie to uczelnia w pełni zaangażowana w rozwój polskiej nauki, przygotowywanie najwyżej wykwalifikowanych kadr oraz w socjalistyczne wychowanie polskiej inteligencji. Gratulując społeczności akademickiej, jak i władzom województwa i miasta Szczecina otwarcia Uniwersytetu, należy wszakże zwrócić się w tej uroczystej chwili z wyrazami najwyższego szacunku do tych, których praca przyczyniła się do jego powstania. Mam tutaj na myśli Szczeciński Ośrodek Naukowy, który stworzył niezbędne podstawy dla otwarcia wysoko zorganizowanej uczelni. To właśnie szczecińscy profesorowie i ich współpracownicy, reprezentujący nauki matematyczno-przyrodnicze, techniczne i humanistyczne, legitymujący się wieloma znaczącymi osiągnięciami, wykazali dojrzałość tego środowiska do zorganizowania uniwersytetu. Pomocą w tym dziele służyło im wiele środowisk z całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem ośrodka akademickiego w Poznaniu. Staraniom ludzi nauki i władz regionu o utworzenie nowej uczelni wtórowali mieszkańcy całego Pomorza Zachodniego. Podkreślić należy, że uniwersytet swój budowaliście z wyjątkowym rozmachem i rzadko spotykaną w tych czasach energią, że potrafiliście w krótkim czasie skupić wokół tej pięknej idei wielu mądrych, twórczych ludzi, że umieliście przekonywać do swych koncepcji i programów. Jesteśmy wszakże świadomi, że Uniwersytet Szczeciński nie jest tylko sprawą Szczecina czy Pomorza Zachodniego. Jest sprawą całego narodu i państwa. Za jego powołaniem przemawiają liczne racjonalne argumenty zarówno polityczne, jak demograficzne, a także gospodarcze, społeczne, kulturowe i naukowe. Nie czas już dzisiaj na szczegółową prezentację tych racji. W tym gronie znamy je zresztą doskonale. Zaakcentujmy jedynie, że Uniwersytet Szczeciński powstaje w roku jubileuszowym, roku 40-lecia powrotu ziem odzyskanych do macierzy. Nie sposób przecenić znaczenia tego faktu dla wykazania stabilizacji polskiego panowania na Pomorzu Zachodnim, a zarazem promieniowania polskiej nauki i kultury na szeroki świat. Szczecin i rejon ujścia Odry są miejscem, gdzie, jak to stwierdzono w Sejmie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w lipcu ubiegłego roku w związku z ustawą o utworzeniu Uniwersytetu Szczecińskiego, krzyżują się rozmaite prądy kulturowe, zbiegają się linie łączące nasz kraj z innymi krajami Morza Bałtyckiego, zbiegają się linie łączące nasz kraj z innymi kontynentami. Tutaj też powstał i rozwinął się prężny organizm polskiej gospodarki morskiej, uzupełniający się wzajemnie z innymi ośrodkami naszego ponad 500-kilometrowego wybrzeża, mający własną, odrębną specyfikę i własne, wynikające z podziału pracy, zadania ogólnonarodowe. Uniwersytet powstał zatem w Szczecinie, bo musiał tu powstać, jako prawidłowość rozwoju dziejów. Wspólnym naszym życzeniem jest, aby Uniwersytet Szczeciński od początku swego istnienia był uniwersytetem nowoczesnym, łączącym swej osobowości to, co najbardziej cenne w tradycji, z tym, co stanowi wyzwanie zbliżającego się przełomu wieków. Z najlepszej tradycji akademickiej wziąć powinien przede wszystkim istotę uniwersytetu jako instytucji łączącej swą społeczność poprzez więź nauki i nauczania. Uniwersytety były, są i pozostać muszą podstawowym ogniwem całego systemu szkolnictwa wyższego, gdyż właśnie tu istnieją szczególne warunki dla rozwoju różnych dyscyplin nauki, umożliwiające szeroką współpracę interdyscyplinarną. Cenną spuścizną dawnych wieków jest i powinna pozostać więź między mistrzem i uczniem. Centralną postacią uniwersytetu jest uczony wychowawca,
oddziaływujący na studentów poprzez treści nauczania oraz własny przykład. Twórcy nauki o wielkich osiągnięciach i na nich opartych autorytetach są niezbędni, aby kształcenie i wychowanie uniwersyteckie było twórczym procesem intelektualnym, w którym wychowując swoich następców, sami siebie wzbogacamy, a przekazując im zdobytą i wypracowaną wiedzę, uczymy się od nich z ich pytań i wątpliwości. Dlatego uniwersytety powinny być ostoją dla szkół naukowych. Im szkół tych więcej, im poważniejsze ich miejsce w nauce, tym wyższa wartość uniwersytetu. Nie chodzi tu o propagowanie nawrotu do feudalnych stosunków uniwersyteckich, o których niejednokrotnie było już głośno w sporach o kształt uniwersytetu. Sprzeciwiamy się owemu feudalizmowi, ale jesteśmy też przeciw pozornej równości wśród pracowników uczelni wyższych. Jesteśmy za uznaniem autorytetu w nauce. Postulat partnerstwa nie jest przejściową modą, gdyż stanowić on musi część składową programu nowoczesnego uniwersytetu. Chodzi tu jednakże o więź intelektualną szkoły naukowej, więź budowaną wokół autorytetu mistrza, o partnerstwo profesorów i ich młodszych współpracowników, nauczycieli i studentów, wreszcie wszystkich pracowników uniwersytetu bez względu na zajmowane stanowisko, połączonych poczuciem odpowiedzialności za uniwersytet jako ich wspólne dobro. Szczególny charakter nadaje uniwersytetowi młodzież akademicka. Bez niej nie mógłby on kształtować swej osobowości. Młodzież stanowi o jego dynamizmie, wielkości, a zarazem specyficznym nastroju. Pozwólcie więc, szanowni zebrani, że zwrócę się teraz do niej, a w szczególności do tej jej części, która dziś wstępuje po raz pierwszy w mury uczelni. Żyjecie dziś w czasach, które nie tylko pozwalają, ale i zobowiązują do zdobywania wiedzy. Obowiązkiem waszym jest wykorzystać tę szansę jak najlepiej, w taki sposób, abyście byli sami zadowoleni z okresu studiów, a zarazem, aby mogło być z was zadowolone społeczeństwo. Od młodzieży akademickiej wymagamy dziś nie tylko pilnego studiowania, zdyscyplinowania, nabywania umiejętności posługiwania się wiedzą i stosowania jej w życiu, ale równocześnie zaangażowania w życie społeczno-polityczne uczelni, działalność wyrabiającą umiejętności współżycia z kolektywem, rozumienia potrzeb innych i gotowości do bezinteresownej pracy dla dobra ojczyzny. Chcemy zarazem wychowywać was na odpowiedzialnych naszych następców, którzy rozumiejąc kierunek rozwoju świata, aktywnie włączą się w dalszy rozwój swego państwa socjalistycznego. Pragniemy, aby czas studiów był najmilszym okresem waszego życia. Z jednej strony okresem właściwie wypełnianych obowiązków, zdyscyplinowania wewnętrznego, wielkich przeżyć intelektualnych. Z drugiej zaś, aby towarzyszyła mu młodość, radość i serdeczność oraz życzliwość przyjaciół. Uniwersytet nowoczesny to również, a może przede wszystkim, uniwersytet zespolony ściśle z życiem narodu i państwa. W warunkach państwa socjalistycznego szkołom wyższym przypisana została samorządność, chociaż może to być jedynie samorządność akademicka, a więc taka, której ton nadają profesorowie i docenci. Zadaniem jej winna być troska o to, aby uczelnie były powiązane z potrzebami narodu, służyły rozwojowi państwa polskiego. Przekonani jesteśmy, że w szczecińskim środowisku naukowym tkwią takie siły, które szybko wyniosą swój uniwersytet ponad przeciętność i nadadzą mu kształt oczekiwany. Towarzyszyć im będzie w tym dziele życzliwość i pomoc szkolnictwa wyższego całej Polski. Jesteśmy przekonani, że Uniwersytet Szczeciński może oczekiwać też szczególnej przychylności ze strony polskich uniwersytetów. Szanowni zebrani, rozpoczynający się nowy rok akademicki stanowić będzie początek nowego jakościowo okresu rozwoju szkół wyższych.
Dzięki znowelizowaniu przez Sejm ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce stworzone zostały podstawy prawne do respektowania interesów państwa w zakresie nauki, kształcenia i wychowania socjalistycznej inteligencji. Naszym wspólnym wysiłkiem i zaangażowaniem musimy je teraz wprowadzić w życie. Głównym naszym celem powinno stać się przywrócenie aktywności pracy uczelni, lepsza, bardziej efektywna praca, podniesienie wymogów jakościowych, tak w procesie badawczym, jak dydaktyczno-wychowawczym, a nade wszystko pełne związanie szkół wyższych z nurtem życia i pracy całego społeczeństwa. W rozpoczynającym się roku akademickim będziemy kontynuować działania zmierzające do pogłębienia integracji społeczności akademickiej. Płaszczyzną konstruktywnego współdziałania w uczelniach będą zarówno przedsięwzięcia badawcze, jak i działalność edukacyjna. Za szczególnie ważne dla zjednoczenia wysiłków pracowników uczelni należy uznać włączenie wszystkich do realizacji zadań i zwracanie uwagi na to, w jaki sposób dzisiaj angażują się w służbę dla kraju. W nowym roku akademickim pracy naszej będą towarzyszyły wielkie wydarzenia. Nie sposób pominąć, że wszyscy jesteśmy jeszcze pod wrażeniem głosu naszego dzisiejszego dostojnego gościa, generała armii Wojciecha Jaruzelskiego na 40. jubileuszowej sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Polska koncepcja obrazu i istoty świata zarysowana w tym przemówieniu odpowiada bowiem dążeniom wszystkich ludzi żyjących dla pokoju, dobrobytu i postępu świata. Wydarzeniem o ogromnym znaczeniu dla naszego państwa są także wybory do Sejmu. Jesteśmy przekonani, że pracownicy nauki i studenci będą aktywnie uczestniczyć w ostatniej części kampanii wyborczej do Sejmu, a 13 października przy urnach wyborczych nie zabraknie nikogo spośród nas, dla których przyszłość kraju nie jest obojętna, którzy podzielają treści zawarte w deklaracji wyborczej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego. W najbliższych tygodniach kontynuowane też będą przygotowania do plenarnego posiedzenia Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej poświęconego kierunkom rozwoju edukacji narodowej naszego kraju. Liczymy na czynne uczestnictwo środowiska akademickiego w dyskusji nad tezami ujmującymi treści posiedzenia oraz na konstruktywne wnioski. Wypracowany program działań politycznych podczas plenum będzie wytyczał nasze miejsce i rolę w społeczeństwie, a zarazem stanowił o naszym udziale w przygotowaniach do 10. zjazdu partii. Ważnym wydarzeniem dla nauki polskiej będzie też jej 3. kongres. Ma on stanowić kolejną cezurę w jej rozwoju, wytyczać kierunki badań i formy zaspokajania potrzeb gospodarki i kultury naszego państwa. W przygotowaniach do tego wielkiego wydarzenia w dziejach nauki polskiej musimy aktywnie uczestniczyć dla dobra jej rozwoju i wnoszenia swego wkładu do nauki światowej. Życzeniem naszym jest, aby środowisko akademickie wzięło możliwie najszerszy udział w tych wielkich wydarzeniach i tym samym potwierdziło swą więź z całym społeczeństwem. Kończąc, pragnę powrócić do dzisiejszej podniosłej uroczystości otwarcia pierwszego roku akademickiego w Uniwersytecie Szczecińskim. Przede wszystkim miło mi wyrazić podziękowanie tym wszystkim, którzy przyczynili się do powstania Uniwersytetu, a również do zorganizowania dzisiejszej inauguracji. Wyrażam podziękowanie władzom politycznym i państwowym województwa szczecińskiego. Szczególne podziękowanie składam również członkom Komitetu do spraw powołania Uniwersytetu, a następnie Społecznego Komitetu Rozwoju Uniwersytetu, a w szczególności profesorowi Piotrowi Zarembie, który poświęcił wiele sił na rzecz powstania nowej uczelni, zaprogramowania jej specyficznego profilu i oryginalnych kierunków badawczych. Pragnę wyrazić nadzieję, że warunki do szybkiego rozwoju w ramach nowej uczelni znajdą oprócz już istniejących dyscyplin i kierunków właśnie nauki związane z badaniem morza i przymorza,
krajów basenu Morza Bałtyckiego i Północnego, krajów Trzeciego Świata. O taką orientację nowej uczelni wielokrotnie zabiegał bowiem właśnie profesor Piotr Zaremba. Nie sposób pominąć w tym miejscu i wielkiego poparcia, jakiego powstaniu uczelni udzieliły zakłady pracy Pomorza Zachodniego. Wyrażały się one w licznych darach na rzecz uczelni. Jesteśmy im za to wielce zobowiązani. Dziękuję wreszcie profesorowi Kazimierzowi Jaskotowi, pierwszemu rektorowi Uniwersytetu Szczecińskiego, który włożył wielki wysiłek organizacyjny w dzieło powstania nowej uczelni, zarówno jako rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej, jak i jako przewodniczący Komisji Organizacyjnej Uniwersytetu. Życzę obywatelowi rektorowi, władzom uczelni, wszystkim pracownikom i studentom sukcesów i pomyślności. Przekonany jestem, że społeczność akademicka Uniwersytetu Szczecińskiego nie będzie szczędziła sił dla rozwoju swej uczelni w służbie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Z tą myślą wręczam statut Uniwersytetu Szczecińskiego jako podstawowy dokument jego działalności. Thank you.